czasami chcesz, żeby lalki wyrażały emocje? Radość, miłość, zaskoczenie? Możemy zrobić wszystko. Chcesz zrobić taką lalkę? Będzie mogła się ruszać i nie tylko. Oglądaj nasz kanał Lali Lu i zrób ją z nami. Zacznijmy od drucianego stelażu na lalkę. Zegnij drut w łuk, to będą nogi. Zegnij końce, żeby zrobić z nich małe pętle. Szybko zmieniają się w stopy. Wygnij drugą połowę w łuk i przymocuj do pierwszej. Zwiń pierwszą połowę w spirale i wygnij górę, żeby zrobić ciało z rękoma. Nie zapomnij o dłoniach. Zrób pętlę na głowę z innego drutu. Teraz tylko trzeba ją połączyć z ciałem i mamy gotową mocną ramę na ciało. Nadajmy temu głębi. Zwykłe wypełnienie poliestrowe będzie idealne. Odetnij kawałek i pokryj klejem, żeby wszystko się dobrze trzymało. Ostrożnie owiń stelaż, żeby nic nie pobrudzić klejem. Teraz weź taśmę do kwiatów. Zazwyczaj jest używana do robienia bukietów. Owiń nią ciało, żeby nie było widać wypełnienia. Super! Ciało jest gotowe, pora na głowę. Niech mumia odpocznie i weź więcej wypełnienia poliestrowego. Oderwij trochę i zrób kulkę. Nałóż na ręce nieco mydła, żeby zrobiło się twarde i skleiło. Niech wyschnie. Wytnij dwa elementy z tkaniny, nałóż je jeden na drugi, a potem suchą kulkę na nich. Przykryj kulkę materiałem, zwiąż i odetnij nadmiar. Zrób dziurę patykiem, żeby było jak zamocować głowę. I nie zapomnij posmarować drutu klejem, żeby się trzymało. Ciało jest gotowe. Dobra robota! Teraz możemy zająć się garderobą. Zacznijmy od stylowego topu w paski. Zrób papierowy szablon, połóż na materiale w paski, odrysuj kształt ołówkiem i wytnij dwie połowy. Osobno narysuj i wytnij rękawy, zszyj obie połowy i dodaj rękawy. Przetnij górę z tyłu, żeby można było założyć na lalkę. Ale najpierw wszyjemy rzepy, żeby top się zapinał. Możemy w końcu ubrać naszą lalkę. Na spódnicę będzie potrzebny czarny materiał i tiul w grochy. Odetnij materiał, złóż brzegi i zszyj, zostawiając otwór. Odetnij tyle samo tiulu i też zawiń brzegi. Użyj drutu, żeby przeciągnąć elastyczną wstążkę przez materiał i zrobić pufiastą spódnicę. Załóż ją. Wygląda wspaniale. Uzupełnijmy strój kolorowymi butami. Nie oderwiesz oczu od tej piękności, ale czegoś brakuje. Oczywiście ładnych włosów. Najładniej i najnaturalniej będzie wyglądała wełna. Zrób nożyczkami grzywkę i przymocuj do czoła lalki. Owiń resztę wełny na dłoni, sklej i umieść za grzywką. I ostatni szlif. Weź nożyczki i stwórz taką fryzurę, na jaką masz ochotę. Idzie ci doskonale i jako fryzjer, i jako projektant mody. Musimy zrobić słodkie oczy i lalka będzie gotowa. Zwykłe czarne nalepki wystarczą. Puf i gotowe. I pamiętaj, nie muszą być koniecznie okrągłe. Oczy mogą zmieniać wyraz twarzy lalki. Czas na prezenty. O, to dla mnie? Jaka ładna chusteczka. Idealnie dopełni mój styl. Teraz muszę tylko iść do sklepu i kupić pasującą torebkę. Gdzie są wszyscy? Halo! Czekanie na kogoś jest takie męczące. Nie martw się, droga. Przymierz tę torebkę. O, jasno-niebieski to mój ulubiony kolor. Dziękuję. Nasza lalka jest bardzo szczęśliwa. Ale szczęście to nie jedyna emocja, jaką zna. Może też się zakochać? Być zaskoczona? Albo słodka? Robić miny? Być smutna? Płakać? A nawet być bardzo zła? Wow, ta łąka jest wspaniała! To nie tylko łąka. To magiczna kraina, gdzie lalki ożywają i pokazują emocje. Aha! Kiedy trzeba pokazywać emocje, jestem królową. O, mam nawet koronę. Świetnie na mnie wygląda, prawda? Oczywiście, że tak. Jest piękna. Skoro jesteś królową, to przyjmij te słodycze jako prezent. O, co za miła niespodzianka! Uwielbiam słodycze!
Nom, 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 nom. Hej, co my tu mamy? Szminka, super. Nigdy wcześniej nie miałam szminki. O, to okropne. Ta szminka mi zupełnie nie pasuje. Nie, smuć się. I tak wyglądasz świetnie. Wybierzmy perfumy, żeby poprawić ci humor. Prysk, prysk. O, co za cudowny zapach. Jest piękny. Teraz nasza lalka pachnie jak kwiatek. Nawet wabi motyle. Wow, jest taki wielki. Lalka ma dobry dzień. Jest zadowolona. Użyliśmy czarnej, czerwonej i niebieskiej folii samoprzylepnej, żeby oddać wszystkie emocje lalki. Narysowaliśmy oczy i uśmiechy. Wycięliśmy je i przykleiliśmy je do twarzy. I można je łatwo zmieniać. Nasza modnisia dobrze bawi się nawet w szkole. Ma także specjalne okulary do czytania. Kiedy ma dobry humor, łatwo jej wszystko idzie. Nieważne, czy to chemia, czy geografia. W końcu dzwonek. Czas wsiadać do autobusu i jechać do domu. Ale nasza lalka lubi szkołę. Po lekcjach jest zmęczona. Wiemy, jak poprawić jej humor. Nowa torebka zawsze daje szczęście. Ojejku, jest też kokarda. I naszyjnik. Jak fajnie. Zmęczenie natychmiast znika. Muszę teraz przymierzyć prezenty. Ale to tylko początek. Hau, hau. Największy prezent sam przyjdzie. Dajemy lalce słodkiego pieska. Jaki śliczny. Nazwę cię Joy. I będziemy razem chodzić na spacerki. I gotowe. Nasza lalka jest w parku ze swoim nowym pupilem. Kiedy Joy się bawi, ona siedzi na ławce i je pysznego naleśnika. Laleczko, nie zapomnij popijać herbatą. Nasza śliczna wyjechała na farmę na weekend. Zebrała dużo wiśni i jabłek. Na farmie jest super. Kiedy nasza lalka odpoczywała, Joy zaprzyjaźnia się z psem sąsiadów. Tak zajęły się zabawą, że nie zauważyły, że się zgubiły. Joy, wracaj! Co za koszmar, nigdzie nie ma Joy. Joy, gdzie jesteś? Wracaj, piesku! Nasza lalka bardzo się martwi. Kocha swojego pieska. Joy, tak się cieszę, że tu jesteś. Słodko razem wyglądają. Joy też kocha swoją właścicielkę. Następnego dnia w czasie spaceru nasza lalka dostaje tajemniczy list miłosny. Nie wie, kto go napisał, ale list jest wspaniały. Muszę się pomalować. Świetnie, wyszło bardzo ładnie. A może chcesz lody? Myślę, że są pyszne. Kto to gra w koszykówkę? Skąd ta piłka? Nie! Piłka pojawiła się znikąd i trafia w lody. Nie mogę ich zjeść. A, lalka jest wściekła. Kto to zrobił? Uspokój się. Damy ci kluczyki do samochodu. Będziesz mogła jeździć. No, tak lepiej. Uśmiech bardziej ci pasuje. Lalka wraca do domu i szykuje się do snu. W łóżku już czeka na nią jej ulubiony pluszowy królik. Lalka przytula go i idzie spać. Dobranoc, śliczna. Miałaś długi dzień. Słodkich snów. Słońce, wstawaj! Czeka nas kolejny dzień niesamowitych przygód. Witaj, laleczko.
Podobały się Wam nasze lalkowe pomysły? Daj temu filmikowi łapkę w górę i kliknij w dzwonek, by nie przegapić żadnych nowych filmików na naszym kanale Lalilu!